6 dzień stycznia 2012 roku, godzina 21, piątkowy wieczór. Rozpoczynamy w takim razie pierwsze w 2012 roku wydanie Panoramy Chodzieckiej. Paweł Hajman, gorąco i serdecznie witam wszystkich spośród Państwa i zapraszam do tego, abyście zostali Państwo przed telewizorami. A w dzisiejszym wydaniu Panoramy m.in. relacja z ostatnich posiedzeń radnych Rady Miejskiej w Chodzieży i radnych Rady Powiatu Chodzieckiego w 2011 roku. Również dzisiaj wyjątkowa rozmowa z przewodniczącą Rady Miejskiej w Chodzieży Mirosławą Kutnik i na zakończenie dzisiejszego wydania Panoramy relacja z 6 w historii koncertu noworocznego, który zgodnie z chodziecką tradycją odbywał się 1 stycznia. Raz jeszcze gorąco Państwa zapraszam. Mimo że będzie trudny, to został przegłosowany przez radnych Rady Powiatu. Mowa tym razem o budżecie Powiatu Chodzieckiego na 2012 rok. Jak podkreśla skarbnik Powiatu Chodzieckiego Dorota Pieszlewicz, budżet ten zapewnia i zabezpiecza środki na funkcjonowanie wszystkich jednostek. Podczas 12 posiedzenia radni Rady Powiatu Chodzieckiego prawie jednogłośnie przegłosowali budżet na 2012 rok. Jak komentowali i podkreślali członkowie Rady, budżet jest napięty, lecz dostosowany do sytuacji w całym kraju. Ostatnia w mijającym roku sesja rozpoczęła się od sprawozdania starosty chodzieckiego z działalności zarządu powiatu w okresie między posiedzeniami. Potem nadszedł czas na pytania, które zadawali pod adresem starosty chodzieckiego jako przewodniczącego zarządu powiatu radni Rady Powiatu Chodzieckiego. Panie Przewodniczący, ja mam pytanie do Pana Starosty. Mianowicie na poprzedniej sesji dokonaliśmy bardzo ważnych uchwał majątkowych, zamiany między innymi budynku, w którym jesteśmy, z miastem na kilka innych posesji. Ja mam dwa pytania. Jedno dotyczy tego budynku. Czy w przyszłym roku, ja rozumiem, że pewnie w budżecie nie może być jeszcze to w tej chwili uwzględnione, ale jakie są plany po podpisaniu aktu notarialnego z miastem i kiedy ten akt nastąpi, podpisanie aktu notarialnego i formalne przekazanie obiektów? A więc pytanie dotyczące najbliższej przyszłości tego obiektu. Czy zamierzamy w tej chwili tutaj inwestować w ten budynek? A drugie pytanie to, czy wiadomo, co miasto zrobi z przystanią, którą żeśmy przekazali? Co się stanie ze sprzętem i z klubem, który tam działał? Ponieważ był tam klub działający żeglarski od bardzo wielu lat, czy miasto będzie kontynuowało tą działalność, czy miasto w stosunku do tego ma inne plany? Stosowne uchwały dotyczące zamiany nieruchomości zostały już przyjęte przez Radę Miasta Chodzieży i przez Powiat Chodziecki. U nas małym problemem, ale proszę nie brać tutaj tego słowa w pewnym znaczeniu, będzie jeszcze wydzielenie tej działki przy ulicy Strzeleckiej. Tam po prostu trzeba będzie zachować wszystkie terminy. W związku z tym to troszeczkę potrwa. I wtedy, jeżeli to wszystko będzie gotowe, to jednym aktem notarialnym powiat przekaże mienie miastu Chodzież. Z kolei miastu Chodzież przekaże Młodzieżowy Dom Kultury Powiatowy. Co do przyszłych planów. W dokumentach, które nawet dzisiaj mamy na tym stole, nie ma nic. Nie ma żadnych zmian, nie ma żadnych zapisów dotyczących czegokolwiek, jeśli chodzi o Młodzieżowy Dom Kultury. Ale myślę, że takie zapisy w stosownym czasie się pojawią. Wszystko zależy od tego, jakie będziemy mieli możliwości. My już do tej pory, Państwo widzą zresztą, inwestowaliśmy w ten budynek. Może nie były to wielkie pieniądze i nie były realizowane wielkie inwestycje, ale wnętrze tego budynku się na pewno zmieniło i w ostatnim czasie również udało nam się, może nie wyremontować do końca, ale w jakiś sposób połatać ten dach, przez co chyba pani dyrektor ostatnio nie... Proszę? Nie połatany. Jeszcze nie połatany? Ale zaczynów nie widzę. Chciałbym tutaj podkreślić, że przejmujemy tylko tą część od drzwi wejściowej, w której się znajdujemy, czyli ta tak zwana harcówka pozostaje nadal w gestii miasta. Proszę Państwa, przynajmniej do tego dnia, do dzisiaj,
nie było żadnych rozmów na temat pewnych ograniczeń związanych z dalszą działalnością jednostek, tych, które się znajdują w danych obiektach. My nie będziemy się silili na to, żeby utrzymywać na siłę klub żeglarski Obdy i też nie chcieliśmy na siłę utrzymywać, żeby w naszych zapisach dotyczących Młodzieżowego Domu Kultury było wskazanie, że będziemy prowadzili tylko i wyłącznie Młodzieżowy Dom Kultury. Zamieniamy się mieniem, natomiast właściciel będzie decydował o tym, na jaki cel dalej będzie wykorzystywał te nieruchomości. Uchwały podejmowane przez radnych podczas ostatniego 12 posiedzenia dotyczyły m.in. określenia na rok 2012 rozkładu godzin pracy aptek oraz harmonogramu ich tygodniowych dyżurów, wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez powiat chodziecki projektu pod nazwą Czas na urząd przyjazny interesantom, a także przyjęcia wieloletniego programu współpracy powiatu chodzieckiego z organizacjami pozarządowymi. Kolejną uchwałą była uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Tę uchwałę scharakteryzowała skarbnik powiatu chodzieckiego Dorota Pierzchlewicz. Projekt wieloletniej prognozy finansowej opracowano na podstawie parametrów makroekonomicznych przyjętych przez ministra finansów w wieloletnim planie finansowym państwa. Pomimo planowanej poprawy sytuacji gospodarczej państwa, perspektywy na najbliższą przyszłość powiatu chodzieckiego nadal obciążone są elementem niepewności. Priorytetem polityki budżetowej powiatu w 2012 i w kolejnych latach będzie stopniowe ograniczenie deficytu budżetowego jako różnicy między dochodami i wydatkami w celu wznowienia finansów powiatu i tym samym wzmocnienia potencjału rozwojowego powiatu w horyzoncie wieloletnim. Realizacja programu redukcji deficytu budżetowego i zadłużenia została rozłożona w czasie. Działania powiatu koncentrować będą się na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, aby planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kapitałowych i pożyczek zaciągniętych na cele rozwojowe. Ważnym celem polityki budżetowej powiatu będzie również poprawa wyniku budżetu operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków Unii Europejskiej. Poziom nadwyżki operacyjnej kształtować będzie się w istotny sposób na poziom wiarygodności kredytowej powiatu. Realizacja priorytetów będzie wymagała szczególnej determinacji i konsekwencji, bowiem elastyczność wydatków bieżących w 2012 roku i w kolejnych latach znacząco ogranicza potrzeba zapewnienia pełnego finansowania wydatków obligatoryjnych, które są określone ustawami. Pełne finansowanie muszą mieć zapewnione wydatki na obsługę długu i potencjalną spłatę udzielonego przez powiat poręczenia. Działania efektywnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące mogą kontynuowane w szczególności w obszarach, które generują wysokie koszty, a powiat ma wpływ na ich kształtowanie. Istotnym aspektem polityki budżetowej powiatu w 2012 i w latach następnych będzie poszukiwanie możliwości zwiększenia aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystywaniu możliwości, jakie dają przepisy w tym zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada się, że w wyniku wielokierunkowych działań prowadzonych przez powiat deficyt budżetowy na koniec 2012 roku będzie niższy w granicach 95% od planowanego na 2011 rok. Tym samym planuje się obniżenie udziału deficytu w relacji do dochodów budżetowych ogółem do około 96%. Przewiduje się, że źródłem sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą środki z rozliczenia z lat poprzednich. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 roku będzie niższy o 3,3% od przewidywanego na koniec bieżącego roku. To jest będzie niższy o około 30,9 punkta procentowego od ustawowego limitu, który wynosi w tej chwili 60%. Do końca 2013 roku będzie trwał okres przejściowy.
dopuszczalnego zadłużenia i jego obsługi, co oznacza, że stosowane będą normy ostrożnościowe wynikające z ustawy z 2005 roku o finansach publicznych, który właśnie określa 60% maksymalną granicę zadłużenia i 15% w stosunku do obsługi długu. Dla okresu planowanego od 2014 obowiązują nowe limity wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia, obliczane indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych z 2009 roku. Chciałabym tutaj podkreślić, że w prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji w powiecie chodzieckim. Szanowni Państwo, przedstawiam opinię Komisji Finansów Publicznych o projekcie budżetu powiatu na 2012 rok. Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2011 roku, którego przedmiotem było zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu chodzieckiego, pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Przypomnijmy raz jeszcze, dochody powiatu w roku 2012 wyniosą 42 365 199 zł i 85 groszy. Dokładnej charakterystyki budżetu na kolejny rok dokonała skarbnik powiatu Dorota Pierzchlewicz. Rząd powiatu przygotował na podstawie informacji ministra finansów o wysokości planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Również na podstawie zawiadomienia wojewody wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej kwotach dotacji celowych na wykonywanie zadań przez powiatowe jednostki, na podstawie umów finansowych z Narodową Agencją o finansowanie programu Comenius, na podstawie umowy na dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu Doskonalsza kadra, doskonalsze usługi, wytycznych, jakie do kalkulacji wydatków otrzymali kierownicy powiatowej inspekcji i straży z jednostek nadrzędnych i skalkulowanej wstępnej kwoty dochodów należnych powiatowi z Funduszu Pracy. Projekt budżetu dla powiatu, które realizują zadania własne, został ustalony w oparciu o zasady określone uchwałą Zarządu Powiatu Chodzieckiego z dnia 10 sierpnia w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu chodzieckiego na 2012 rok, który zakładał wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi na tym samym poziomie, czyli na poziomie uchwały budżetowej z 2011 roku, z uwzględnieniem całorocznych skutków zmian pomniejszonych o występujące zdarzenia jednorazowe. Wynagrodzenia dla nauczycieli zostały skalkulowane w wysokości wynagrodzeń zaplanowanych do wypłaty na grudzień 2011 roku, a zatrudnienie wynika z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011-2012. Pozostałe bieżące wydatki pozapłacowe na działalność jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie planu wydatków ustalonego na 2011 rok z wyłączeniem wszystkich jednorazowych wydatków. Plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011-2012 i ilości uczniów w poszczególnych szkołach według systemu informacji oświatowej na dzień 30 września oraz zwiększone o planowane dochody wypracowane przez szkoły. Projekt budżetu powiatu zakłada, że dochody wyniosą 42 365 tysięcy, wydatki natomiast nie więcej niż 42 379 tysięcy przy deficycie 14 tysięcy. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 milionów, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i kredyt ten planuje się spłacać do 2020 roku. Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zaplanowano w wysokości 638 tysięcy z tytułu sprzedaży nieruchomości na ulicy Mostowej i Marcinkowskiego. Najwięcej środków na wydatki zaplanowano na oświatę 16 700 tysięcy, pomoc społeczną 8 370 tysięcy, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 3 160 tysięcy oraz na drogi 1 560 tysięcy.
budżecie przewidziano wydatki majątkowe w wysokości 1 460 000, które stanowią 3,6% wydatków ogółem. Najważniejsze planowane inwestycje w przyszłym roku to przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży. Jest to dotacja, która będzie przekazana do gminy miejskiej oraz na modernizację pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Proces spowolnienia gospodarczego i jego negatywne konsekwencje dla sytuacji finansowej powodują ograniczenie możliwości budżetowych powiatu. Wobec powyższego budżet powiatu na 2012 rok realizowany będzie w warunkach bardzo wysokiej niepewności. W celu zapewnienia równowagi budżetowej podejmowane są działania przeciwdziałające nadmiernemu deficytowi budżetowemu. Łączne zadłużenie nominalne na koniec 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 12 328 000, co oznacza, że wskaźnik długu do dochodu wyniesie 29,1% i jest mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia o 30,9 punktu procentowego. Zarówno dochody, jak i wydatki są bardzo napięte, ale wszystkie jednostki organizacyjne powiatu mają zapewnione środki na podstawowe funkcjonowanie. W ten sposób skonstruowany budżet pozwoli na realizację w minimalnym zakresie zadań powiatu. Budżet skupia się na jak najefektywniejszym zaspokojeniu bieżących potrzeb i najpilniejszych wydatków niezbędnych do sprawnego funkcjonowania powiatu i zabezpieczenia jego potrzeb. Taki minimalizm pozwala jednak przetrwać trudny okres bez zbędnego zadłużania się, co może zaowocować w przyszłości. To już słowa starosty chodzieskiego Juliana Hermaszczuka na temat budżetu powiatu chodzieskiego na rok 2012. Ostatecznie radni przyjęli uchwałę budżetową przy zaledwie jednym głosie przeciwnym. Sali sesyjnej radnych Rady Powiatu Chodzieskiego, która mieści się w Młodzieżowym Domu Kultury, przenosimy się do chodzieskiego ratusza, a to za sprawą ostatniego w 2011 roku posiedzenia radnych Rady Miejskiej w Chodzieży. Radni miejscy podczas ostatniego posiedzenia w 2011 roku przegłosowali m.in. uchwałę zmieniającą budżet miasta jeszcze na 2011 rok. Jak podkreślają radni, uchwały zmieniające budżet miasta na przestrzeni każdego roku podczas posiedzeń pojawiają się bardzo często. Wynika to m.in. z tego faktu, że zmienia się wielkość i kwota za poszczególne zadania realizowane przez, w tym przypadku, miasto Chodzież. Potem nadszedł czas na cały szereg kolejnych dokumentów, które zostały do przegłosowania podczas ostatniego posiedzenia w 2011 roku. My zgodnie z tradycją również i w dzisiejszym wydaniu Panoramy Chodzieskiej postanowiliśmy sporą część czasu z relacji z ostatniego posiedzenia poświęcić na sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza Chodzieży Jacka Gursza. Składam sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od dnia sesji, która odbyła się niedawno, bo 14 grudnia, do dnia dzisiejszego. Sprawy, którymi między innymi zajmowałem się w ostatnim czasie, to myślę, że w tym miejscu musimy wspomnieć naszą chodzieską Wigilię, uroczystość na naszym chodzieskim rynku zatytułowaną Święta Razem. Chciałbym podziękować z tego miejsca wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania, przeprowadzenia i sukcesu tej uroczystości, bo mimo złej pogody po raz pierwszy trafiła nam się fatalna pogoda. Tysiące mieszkańców Chodzieży i okolicznych miejscowości pojawiło się na naszym rynku, aby wspólnie świętować, dzielić się życzeniami i taką wspólną radością. Bardzo wszystkim, którzy pracowali przy tej Wigilii, chciałem podziękować, w szczególności wszystkim właścicielom lokalów gastronomicznych, restauracji, barów, którzy z własnej inicjatywy, za własne pieniądze rozdawali te smakołyki przedświąteczne. Szanowni Państwo, koniec roku to jest też okres, kiedy rozliczamy dotacje dla stowarzyszeń i organizacji i z tego miejsca chciałbym przypomnieć, że w roku 2011 Gmina Miejska w Chodzieży, czyli w jednym sensie my, przekazaliśmy prawie 300 tysięcy złotych na rzecz różnego rodzaju organizacji działających na terenie naszego miasta. Staliśmy się jedynym jakby żywicielem czy organizacją wspomagającą działalność stowarzyszeń z tego tytułu, że już kilka lat temu inne organa administracji terytorialnej wycofały się z dofinansowań, w związku z czym większość stowarzyszeń, które w tej chwili działa na terenie naszego miasta, żyje dzięki naszym środkom.
i ewentualnie tym, które pozyskują od Urzędu Marszałkowskiego, przy czym tutaj muszę powiedzieć, że bardzo mocno wspieramy działalność i zabiegi stowarzyszeń w kontekście i występowania o środki do Urzędu Marszałkowskiego, jak chociażby w postaci naszego wkładu, który stanowi wkład w niektóre działania tych stowarzyszeń. Jednym słowem, można powiedzieć, że nasze pieniądze są przez te stowarzyszenia również pomnażane i skutkują bardzo sprawnym i skutecznym działaniem stowarzyszeń na terenie naszego miasta. Moi drodzy, ostatnie 3 tygodnie to również okres wielu wigilnych i noworocznych spotkań. Muszę powiedzieć, że sam osobiście uczestniczyłem w około 40 różnych spotkaniach, z których praktycznie z każdego zostałem zobowiązany, aby przekazać Państwu radnym, naszym szefom jednostek życzenia na, i na święta, no trochę one są już po czasie, ale na nowy rok również życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów. W dniu wczorajszym odbyło się robocze spotkanie dotyczące budowy międzygminnego składowiska odpadów komunalnych, w skrócie wysypiska śmieci w Kopaszynie, dotyczące już projektów takich końcowych. Wspominałem wcześniej, że trwa już realizacja tej inwestycji, że został wyłoniony wykonawca, że termin oddania budowy to jest koniec przyszłego roku. No i mieliśmy takie spotkanie i z wykonawcami, i z dostarczycielem tych najważniejszych części, które będą stanowiły wyposażenie tego składowiska, mianowicie takiej prasy hydraulicznej, która będzie oddzielała frakcję mokrą od suchej, która właściwie będzie wytwarzała. To jest urządzenie, które działa na zasadzie strzykawki lekarskiej, którą wkłada się zamiast lekarstwa śmieci, i ona pod sprężonym ciśnieniem wytwarza tak zwaną frakcję mokrą i frakcję suchą, które będą trafiały później bądź to do spalania, bądź też jako część pryzma już na składowisko odpadów. W dniu dzisiejszym odbyło się zakończenie projektu Razem Przeciw Wykluczeniu, realizowanego w bieżącym roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Raz jeszcze dziękuję pani kierownik i pracownikom MOPS-u za przygotowanie, za przeprowadzenie, rozliczenie, a przede wszystkim za zdobycie środków, które pozwoliły części mieszkańcom Chodzieży poczuć się pełnowartościowymi mieszkańcami. Tytuł Razem Przeciw Wykluczeniu. Po dzisiejszym spotkaniu wiem, że te osoby nie czują się na pewno wykluczone, na pewno bardzo zbudowane tym, co przeżyły, co je spotkało. Niektóre już zmieniają swoje życie i myślę, że to jest najważniejsze. Ja często sam mam wątpliwości co do realizacji tak zwanych środków miękkich, ale kiedy widzę właśnie efekty takie jak dzisiaj, to muszę weryfikować swoje stanowisko i jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy w tym 2011 i w MOPS-ie, i we wszelkich innych instytucjach, a przecież w wielu naszych instytucjach miejskich tego typu działania się odbywały. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, na zakończenie bardzo nietypowa sytuacja. Odwiedziłem naszego kolegę radnego, mojego byłego sąsiada. Zobowiązał mnie do przekazania pozdrowień dla wszystkich radnych, wszystkich obecnych na sali. Mówię tutaj o panu Ryszardzie Hulida, który uległ wypadkowi, ma złamaną nogę w tej chwili, nie może być z nami, ale tak jak przed chwileczką wspomniałem, kazał przekazać najserdeczniejsze życzenia wszystkim Państwu radnym. Myślę, że również nie będziecie mi za złe mieli tego, że przekażę również życzenia szybkiego powrotu do zdrowia panu radnemu. Uprzejmie proszę o przyjęcie mojego sprawozdania. Jak zawsze oddaję się tutaj do dyspozycji Państwa radnych. Po wystąpieniu burmistrza Chodzieży Jacka Gursza i sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej nadszedł czas na pytania zadawane przez radnych. Wśród nich m.in. pytała radna Beata Chmielewska o efekt ekonomiczny związany z funkcjonowaniem i wejściem już niebawem w życie ustawy związanej z gospodarowaniem odpadami. Ja myślę, że finansowo, bo myślę, że Pani o to pyta, na pewno nas nie odciąży, bo nowa ustawa o gospodarce śmieciami na pewno zakłada przecież opodatkowanie w pewnym sensie wszystkich mieszkańców równo. Natomiast na pewno ta inwestycja pomoże nam realizować tą ustawę, bo przypomnę, że na przełomie 2006 i 2007 roku znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy zamknięto wysypisko, składowisko odpadów w Kamionce i właściwie nie było wyjścia. Miasto Chodzież znalazło się w sytuacji takiej podbramkowej, kiedy nie było możliwości składowania śmieci. Wtedy
Kopaszyn okazał się jedynym wyjściem i myślę, że dobrym. Stąd też nasze inwestycje, nasze przekazywane środki na rozbudowę tego składowiska, a co więcej nasze i moje zaangażowanie w przygotowanie procesu o absorpcję środków unijnych. Przecież ostatnio wspominałem Państwu, że około 30 milionów złotych będzie pochodziło z Unii Europejskiej na rozbudowę tego składowiska, które już w przyszłym roku, tak jak wcześniej powiedziałem, ma działać już pełną parą, ma spełniać funkcje, które zakładamy. I również to wczorajsze spotkanie miało jakby na celu też wskazanie pewnych efektów nie tylko ekonomicznych, a również ekologicznych. Wyobraźcie sobie Państwo, że na przykład gdybyśmy mieli sytuację, gdzie nie bylibyśmy w spółce, zresztą ten byt w tej spółce wymuszają również pewne przepisy na nas dotyczące gospodarki odpadami w województwie wielkopolskim. Gdybyśmy mieli na przykład wozić śmieci, nie wiem, gdzieś do Poznania, to wiadomo, że cena tych śmieci byłaby większa niż te, które są w Kopaszynie. Szkoda, że Kopaszyn jest z jednej strony aż 30 km od Chodzieży, ale z drugiej strony myślę, że to jest w tej chwili najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązanie. Myślę, że do momentu, kiedy rozwiąże się też sytuacja Chodzież Recycling Parku w Kamionce. To jest kwestia jeszcze kilku lat, ale na ten moment Kopaszyn pod Wągrowcem będzie wskazany przez nas, przez naszą gminę, jako miejsce docelowego wywozu śmieci z całego miasta. To już zacznie obowiązywać od roku 2013. Jeżeli jestem przy głosie, chciałbym jeszcze nawiązać do jednej takiej ostatnio dość bulwersującej mieszkańców miasta sytuacji, mianowicie związanej z awarią ulicy oświetlenia energetycznego na ulicy Buszczaka i Staszica. Chciałbym wszystkim powiedzieć, że wiemy o tej awarii już od samego początku. Zgłaszaliśmy tą awarię, wymagaliśmy od tutaj Enei, aby nastąpiły pewne z ich strony działania, zgodnie zresztą z umowami, które mamy zawarte. Jednakże skomplikowanie awarii spowoduje, że tak naprawdę z najnowszych wieści, które powziąłem kilka minut temu, wynika z tego, że dopiero jutro awaria zostanie usunięta. Prawdopodobnie w czasie prac na terenie ulicy Buszczaka ostatnich, czy związanych z budową drogi, doszło do przerwania kabla bądź uszkodzenia kabla i w związku z czym zaczęły się pojawiać te trudności. Początkowo przerzucano całą linię na inną linię zasilającą, ale ona nie wytrzymywała. Wyskakiwały, tak powiem kolokwialnie, korki i nie utrzymywały tego prądu, który tam się był potrzebny. W związku z czym jutro mają przystąpić do już kompleksowego załatwienia sprawy i tutaj do Państwa radnych związanych z tą firmą chciałbym również prosić o wsparcie i dopilnowanie tego, aby jutro temat się zakończył. Wynika na pewno ze sprawozdań tych stowarzyszeń, ale 300 tysięcy my wyłożyliśmy na funkcjonowanie tych stowarzyszeń, wsparcie ich działalności. Byliśmy jedynymi. Rozumiem, że jesteśmy, przecież mamy powiat, mamy gminę wiejską. Nikt ich nie wspiera w swoich działaniach, tylko my. To znaczy oczywiście te stowarzyszenia, które działają na terenie miasta Chodzieży, no nie wyobrażam sobie, żeby gmina miejska w Chodzieży mogła je wspomagać, czy to Samocin, Margonin, Budzyń. Te, które działają o zasięgu powiatowym, również są wspomagane przez samorządy gminne. Natomiast z tego, co wiem, no to powiat bezpośrednio czy finansowo nie wspomaga żadnego w tej chwili stowarzyszenia. Czy była rozważana możliwość utworzenia w Chodzieży strefy kibica na Euro 2012? Mam tu na myśli przygotowanie jakiegoś takiego zakresu dla mieszkańców, nie będę ukrywał całego powiatu. Czy to będzie rynek chodziecki, czy to będzie teren chodzieckiego domu kultury, mam na myśli telewizję. I nie ukrywam, chodzi mi tutaj po głowie nawet jakieś takie okoliczne imprezy dla dzieci, żebyście mogli jak najwięcej mieszkańców do naszego miasta. Dziękuję. Panie radny, szanowni Państwo, wydelegowałem dyrektora chodzieckiego domu kultury Marcina Kitę na spotkanie, takie szkolenie, które dotyczyło właśnie tworzenia stref kibica w wielu miejscowościach. W związku z tym, że oczywiście nie wyobrażam sobie, abyśmy tak wielkie wydarzenie, jakim są Mistrzostwa Euro 2012 w Polsce, w niedalekim Poznaniu, które będą się odbywały, pozostały bez echa w naszym mieście. Jednakże warunki, które mamy do spełnienia, chcąc zorganizować strefę kibica z prawdziwego zdarzenia, czyli taką strefę z licencjami, z pozwoleniami, z tym wszystkim, co jest założone w takim
specjalnym projekcie Stref Kibica. No i jest przez nas niemożliwe do spełnienia, dlatego chociażby ze względu, dokładnie nie pamiętam kwoty, ale prawa autorskie do transmisji telewizyjnych meczy zdaje opiewały się na kwotę 20 tysięcy złotych. Nie wiem, pani radna Mielewska, może i pomoże. To znaczy nie powiem o kwotach, ale faktycznie koszt realizacji takiego zadania typowej strefy kibica w ogóle przekracza możliwości budżetowe zarówno miasta, jak i Podlaskiego Domu Kultury. Taka była refleksja dyrektora po powrocie z tego szkolenia. W całości byłoby to około 200 tysięcy złotych. Jest to związane z prawami, z licencjami, z prawami autorskimi i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym podjęliśmy decyzję i już przygotowujemy się, żeby zrobić taką chodzieską strefę kibica. Może nie do końca zgodną z tymi, które będą, z tymi takimi z prawdziwego zdarzenia, tymi licencjonowanymi, o tak powiedzmy. Tylko będziemy przygotowywali się do tego, aby mecze oglądać również w Chodzieckim Domu Kultury z wykorzystaniem sprzętu i tego, co mamy. Zresztą takie odpowiedzi już wcześniej udzieliłem na łamach jednej z naszych dzienników. Także no, na pewno kibice znajdą swoje miejsce, nie będą nam się nudzić. Będziemy myśleli o każdej grupie kibiców. Wiem, że są zainteresowane firmy, które chcą nam pomóc. Między innymi wspomniana Enea, gdzie rozmawiałem z dyrektorem Leszkiem Żakiem na temat możliwości wsparcia logistycznego i być może finansowego, ale o tych szczegółach będziemy, ja myślę, porozmawiamy już z Państwem na komisjach i na przyszłej sesji w styczniu bądź w lutym, to Państwu już przekażemy szczegóły. Ostatnie 14 tej kadencji posiedzenie radnych Rady Miejskiej w Chodzieży odbywało się, przypomnijmy raz jeszcze, w końcówce grudnia 2011 roku. Kolejne spotkanie radnych już w styczniu. Jak podkreślają członkowie Chodzieskiej Rady, przed nimi realizacja trudnego budżetu zaplanowanego na 2012 rok. Po zakończeniu ostatniego posiedzenia radnych Rady Miejskiej w Chodzieży postanowiliśmy poprosić przewodniczącą Chodzieskiej Rady Mirosławę Kutnik o kilka słów komentarza. Z końcem 2011 roku upłynął pierwszy rok kadencji tej właśnie Rady. Pani Przewodnicząca, kolejne nasze spotkanie. Rzadko spotykamy się po obradach radnych Rady Miejskiej w Chodzieży. Dzisiaj jednak taki bardzo ważny moment, końcówka roku, czas na podsumowanie. Proszę mi wybaczyć śmiałość i odwagę, ale po raz pierwszy przed tą kamerą pozwolę sobie na element prywaty i pewnie wyrażę zdanie wielu mieszkańców całego regionu chodzieskiego. Jesteśmy pełni podziwu dla Pani jako Przewodniczącej. Wracamy już jednak do rozmowy. Pani Przewodnicząca, kolejny rok pracy, pierwszy właściwie rok pracy Pani jako Przewodniczącej. Czas na wielkie podsumowanie. To, co widzimy podczas obrad, to jest efekt wielu godzin pracy podczas komisji, prawda? Nie wszyscy mieszkańcy o tym wiedzą. Oczywiście, to znaczy dla mnie osobiście ten rok był ze zrozumiałych względów bardzo trudny. Jednak no, zwykłam dotrzymywać przyrzeczeń i to ślubowanie, które tutaj składałam, będąc radną po raz pierwszy Rady Miejskiej w Chodzieży, a później jednogłośnie wybraną na funkcję przewodniczącej Rady Miejskiej, mimo osobistych, dramatycznych przeżyć, jakoś umocniło mnie i postanowiłam kontynuować swoją pracę. Ale nie o mnie tutaj chciałabym rozmawiać, lecz o pracy całej Rady Miejskiej. Wśród nas 15 osób jest aż 5 radnych, którzy nie mieli żadnego doświadczenia wcześniej, podobnie jak ja, w pracy Rady Miejskiej. Myślę, że z jednej strony oczywiście my borykamy się z określonymi trudnościami, ale też wprowadzamy pewne jakieś inne, nowe spojrzenie na funkcjonowanie Rady Miejskiej. I chciałabym podkreślić, że ta Rada obecna jest niezmiernie zdyscyplinowana. Podam tutaj takie wskaźniki, bo one może coś mówią. Otóż odbyło się 87 posiedzeń komisji i frekwencja na tych posiedzeniach radnych wynosiła 97%. Na 15 sesji, bo dzisiaj była 16, frekwencja 98%. Rzeczywiście radni są bardzo zdyscyplinowani i bardzo przejęci swoim zadaniem, swoją rolą, ponieważ pojmują swoje zadanie, i to ja obserwuję podczas pracy komisji, jako służenie tej grupie mieszkańców, skąd zostali, czy przez kogo zostali wybrani, ale także pochylają się nad budżetem, nad sprawami całego miasta.
I wśród nas są oczywiście takie osoby, które lubią kamerę i kamera je lubi i chętnie działają także społecznie, pokazują się w różnych inicjatywach, na przykład w środowiskach młodzieżowych czy wśród dzieci. Tutaj panowie, no na przykład pan Piotr Przybyłowski czy pan Dariusz Boberski, ale są też wśród nas ludzie niezmiernie skrupulatni i pracowici, jak na przykład właśnie chory w tej chwili, pan Ryszard Hulida, który jest na każde zawołanie i wszystkie zadania wypełnia skrupulatnie. Natomiast wszyscy radni są pod wrażeniem pracowitości i skrupulatności pani Ewy Siodły, która no nie przepuści żadnego najdrobniejszego błędu w projektach uchwał. Wszyscy jesteśmy bardzo, już powiedziałam, zdyscyplinowani, ale jednocześnie bardzo jakby czujemy ciężar odpowiedzialności za to, co tutaj, jakie zadania podejmujemy. Chciałabym też wspomnieć, że pięcioro, to znaczy większość radnych to członkowie klubu Platforma Obywatelska i Porozumienie Klubu Radnych, ale są także radni, którzy reprezentują środowisko lewicowe. I oczywiście my się wszyscy, powiedziałabym, pięknie różnimy. Każdy ma swoje zdanie. Niekiedy to tak bywa, że jesteśmy bardzo wymagający w stosunku do tych, którzy nam projekty przedkładają, ale jednocześnie potrafimy no, na zasadzie dyskusji ustalić i wypracować wspólny projekt. Stąd podczas sesji nie ma już wielkich konfliktów. To pewnie bardzo ważne słowa dla wszystkich wyborców, naszych telewidzów. Przecież każdy spośród tych członków Rady, pani przewodnicząca, przynosi swoje problemy, problemy swoich mieszkańców. Budżet jest jaki jest, o tym pewnie moglibyśmy mówić wiele, ale rzeczywiście ta praca jest nieoceniona, bo w tym małym pewnie budżecie, bo każda gmina powiedziałaby o swoim budżecie, że jest zbyt mały, udaje się znaleźć środki na te najważniejsze cele i zadania. Tak, rzeczywiście, no ten poprzedni budżet jeszcze jakbyś nie był nasz do końca, chociaż już, bo wiadomo, dopiero w grudniu ukonstytuowała się tak naprawdę Rada, chociaż oczywiście my już podejmowaliśmy tę uchwałę. Obecny, no można by powiedzieć, że to jest nasz budżet, ale wcale nie jest on jakiś szczególnie łatwy. Zresztą chyba wszystkie jednostki teraz samorządowe mówią o tym, że nastąpią ograniczenia i to będzie wymagało na pewno odważnych decyzji zarówno ze strony pana burmistrza, jak i Rady Miejskiej. Trzeba będzie często wybierać między no, czymś, co jest może nie do końca wygodne dla mieszkańców, a tym, co jest możliwe. Chciałabym powiedzieć, że Rada Miejska też wychodzi z pewnymi inicjatywami, bo na przykład takie tematy tutaj chciałabym przedstawić, jakie Rada podejmowała w czasie swoich posiedzeń podczas posiedzeń komisji i nas interesował budżet oczywiście przede wszystkim i różne jego działy, ale także na przykład funkcjonowanie miejskiego zasobu mieszkaniowego, jakie trudności, z jakimi trudnościami osoby zarządzające tym miejskim zasobem muszą się na co dzień borykać. Mówię tutaj o panu Wiesławie Bidzińskim. Oczywiście na co dzień zajmujemy się różnymi uchwałami dotyczącymi przestrzeni miejskiej. Nie jest ona zbyt bogata, prawda? Chociaż ma tereny dosyć ograniczone. Gdy chodzi o swój rozwój, o działki, które ewentualnie można by było udostępnić inwestorom czy też osobom prywatnym. Ale nas interesują takie działy społeczne, na przykład bardzo takie poważne posiedzenie komisji dotyczyło problemów związanych z patologią społeczną, ze środowiskami, które wymagają wsparcia, a więc tutaj prosiliśmy Komendę Powiatową Policji, przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Radni po prostu bardzo skrupulatnie się nad tym pochylają, chcą o tym wiedzieć, chcą przy podejmowaniu decyzji być wyposażeni no, w gruntowny materiał. Pani przewodnicząca, jeżeli oceniamy posiedzenia radnych Rady Powiatu Chodzieckiego, czy też w tym przypadku radnych Rady Miejskiej w Chodzieży, to warto chyba wspomnieć o znakomitej współpracy pomiędzy radnymi. Wiele przedsięwzięć w ciągu tego roku udało się wspólnie zrealizować, prawda? I to bez żadnych problemów.
Tak, rzeczywiście ja chciałabym tu przy okazji podziękować panu Andrzejowi Szwedowi, przewodniczącemu Rady Powiatu Chodzieskiego, bo udało mi się nawiązać właśnie z tym panem bardzo taką rzeczową współpracę. I dzięki temu na przykład zorganizowaliśmy wspólne spotkanie Komisji Rady Powiatu i Komisji Rady Miejskiej, obie te komisje zajmują się inwestycjami drogowymi. Oczywiście my tutaj nie wypracujemy pieniędzy, prawda, ale niemniej obie strony zapoznały się z potrzebami miasta, bo przecież w Chodzieży jest wiele dróg powiatowych. Oczywiście w związku z tym istotne jest, żeby jedna i druga strona wiedziała, jakie są potrzeby miasta, jakie są możliwości finansowe. Po prostu nasze myślenie, pana przewodniczącego i moje, jest takie, ażeby jak najmniej było konfliktów między stronami, a raczej żeby wszyscy myśleli o wspólnym dobru, jakim jest to miasto. Oczywiście jest dużo trudnych rzeczy. Tutaj wspomnę o kwestiach targowiska, że Rada podjęła uchwałę o uporządkowaniu miejsc handlowych. Na pewno to też będzie nie u wszystkich wzbudzi zainteresowanie, ale wyniknęło to z ustaw wyższego rzędu. Trudnym zadaniem i trudną decyzją było zniesienie pewnych uprawnień, gdy chodzi o komunikację miejską, ale tutaj miasto olbrzymie kwoty, kilkaset tysięcy rocznie dopłaca do komunikacji miejskiej i nie byliśmy już w stanie utrzymać tych uprawnień, które dotąd funkcjonowały. Więc chciałabym powiedzieć, że sesja jest ukoronowaniem naszej pracy, to jest już finał. Natomiast najcięższa praca odbywa się podczas posiedzeń komisji. One są wielogodzinne, one są bardzo merytoryczne. Są zapraszani na te komisje różni eksperci, pracownicy oczywiście urzędu. I ci wszyscy ludzie wspólnie z nami, na ile nam wiedzy naszej wystarcza i zaangażowania i serca, no, służą temu, by to prawo, które my stanowimy, było najbardziej jakieś trafne i służyło całej społeczności miejskiej. Ale na pewno będą tacy, którzy będą mówili o tym, że no, nie są do końca zadowoleni z naszych decyzji. Takich osób pewnie nie będzie nigdy brakowało i to jeżeli rozpatrywalibyśmy różne dziedziny naszego życia, ale pani przewodnicząca, od kilku miesięcy odnosimy wrażenie, że ta sala sesyjna podczas swoich obrad jest otwarta dla wszystkich. Myślę tutaj przede wszystkim odnosząc się do ostatniego posiedzenia, kiedy młodzi sportowcy z rąk burmistrza, pani przewodniczącej i radnych otrzymywali gratulacje i podziękowania, bo oni przecież też pracują na nasz wizerunek mieszkańców Chodzieży czy też regionu chodzieskiego. Tak, na pewno wszyscy, zarówno państwo radni, jak i pan burmistrz, czy pracownicy urzędu, bo chciałabym dodać, że współpraca także z pracownikami urzędu układa się bardzo dobrze. Wszyscy ci ludzie starają się tworzyć dobry wizerunek miasta, prawda? Każdy z nas myśli o tym mieście, by nadać mu taką markę i prestiż, jak to bywało także w poprzednich latach. Nie chcemy niczego zmarnować, a każdy ma ambicje, żeby było jeszcze lepiej. Oczywiście takich spotkań jak z młodymi sportowcami odbywa się mnóstwo i my jako radni uczestniczymy w spotkaniach różnych środowisk, także na przykład z okazji świąt, ale i wcześniej. Te spotkania no, towarzyszą takiej wzajemnemu poznaniu się, czy też uhonorowaniu tych osób, czy też podkreśleniu, że jesteśmy zainteresowani losem wszystkich osób. Pani przewodnicząca, na koniec dziękując za nasze dzisiejsze wyjątkowe spotkanie. Chciałbym zapytać o to, czego życzyć na kolejny rok pewnie ciężkiej samorządowej pracy. Proszę powiedzieć, przede wszystkim tej jedności w dalszym ciągu? Tak, no gdyby mówić tak trywialnie, to pieniędzy. Ale oczywiście to nie jest tak, że to łatwo je pozyskać. Na pewno burmistrz, pracownicy urzędu, aplikując o środki zewnętrzne, szczególnie z Unii Europejskiej, starają się je pozyskać. Przecież inwestycje, za chwilę rusza wielka inwestycja drogowa przecież na terenie Chodzieży i to jest dzieło wspólne miasta, powiatu i właśnie środków zewnętrznych. I podobnie rzecz się ma także w środowiskach, czy w innych jednostkach, chociażby oświatowych. Ja właśnie mając na względzie własną sytuację i to, że jestem od wielu lat zżyta ze środowiskiem oświatowym, to chciałabym, by
jednostki, by te placówki oświatowe uzyskiwały jak najlepsze warunki pracy, a one osiągały z kolei, nauczyciele i uczniowie uzyskiwali jak najlepsze wyniki egzaminów zewnętrznych. Myślę, że gdy chodzi o pracę Rady, to proszę życzyć tego, by się tak dalej toczyła nasza praca jak dotychczas. W takim razie, Pani Przewodnicząca, tego z całego serca życzę i w niektórych sytuacjach życzę cierpliwości. Ta cierpliwość jest potrzebna nie za sprawą radnych, nie teraz gości, którzy nas odwiedzają, ale to widocznie taki nieodzowny element tej pracy, prawda? Tak, to prawda. W związku z tym, że zbliża się nowy rok, to wszystkim słuchaczom naszego lokalnego programu chciałabym życzyć pomyślności i szczęścia tym, którzy cierpią z powodu choroby lub z powodu niedostatku albo innych nieszczęść, by nabrali w tym roku optymizmu. Tym, którym brakuje serdeczności ze strony ludzi, by takiej serdeczności doznali. Wszystkim Państwu życzę dosiego roku. Z chodzieskiego ratusza przenosimy się do wnętrz chodzieskiej świątyni pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, a to za sprawą kolejnego wielkiego świąteczno-noworocznego koncertu przygotowanego przez mieszkańców regionu chodzieskiego. To przedsięwzięcie dochodzi do skutku od kilku lat dzięki artystom ziemi chodzieskiej i dzięki życzliwości proboszcza chodzieskiej parafii księdza Andrzeja Ziółkowskiego. W dzisiejszym wydaniu Panoramy Chodzieskiej wszystkich spośród Państwa zapraszam na pierwszą część tego koncertu. Kolejna część już w kolejnym wydaniu Panoramy Chodzieskiej. Szanowni Państwo, po święte Bożego Narodzenia, wreszcie po czasie związanym z tym wyjątkowym noworocznym szaleństwem. Ale zanim jednak zaplanujemy swoje życie, najważniejsze w dniu wydarzenia na kolejne 12 miesięcy, obowiązkowo zawsze spotykamy się podczas tych wyjątkowych, oryginalnych i niezastąpionych koncertów noworocznych. W tym roku jest to już szósty koncert. Szanowni Państwo, to jest ten moment, kiedy po wakacjach najczęściej otrzymuje brawa. Muszę wybaczyć, drodzy Państwo, wszyscy jesteśmy w znakomitych nastrojach. Rozpoczynamy nowy etap w naszym życiu. Rozpoczęliśmy 2012 rok. Mnie jest niezmiernie miło, że to nie w udziale przypadku, gdyby nie bywały zaszły w imieniu organizatorów naszego dzisiejszego spotkania, czy gospodarza tego miejsca, księdza dziekana Andrzeja Ziółkowskiego. Dyrektora i pracowników Chodzieskiego Domu Kultury. Oraz swoim, drodzy Państwo, serdecznie Państwa powitać podczas kolejnego tego wielkiego przedsięwzięcia kulturalnego. Jeżeli mówimy o najważniejszych wydarzeniach organizowanych w Chodzieży, to nie mogę nie przywitać wicestarosty chodzieskiego, pana Mirosława Juraczka, który od wielu lat jest również starym. Drodzy Państwo. Szanowni Państwo, dzisiejszy koncert będzie podzielony na trzy części. Ja na bieżąco będę Państwa informował o przebiegu tego wyjątkowego wydarzenia. Jestem Państwu winien jeszcze jej wyjaśnienie. Gorąco witam przede wszystkim Państwa, bo to dla Was te koncerty są organizowane i z myślą o Was, drodzy Państwo, realizujemy te wyjątkowe wydarzenie. Miałem tego nie mówić, ale muszę to powiedzieć, drodzy Państwo, w końcu konferencja rządzi mikrofonem. Jestem świadomą odpowiedzialności za to, co powiem za chwilę. Tego wydarzenia nie byłoby i tych wydarzeń z pewnością nigdy nie byłoby w Chodzieży, gdyby nie postać pana Jana Markowskiego. Panie Janie, widzieliście Państwo to spojrzenie, ja będę musiał ponieść konsekwencje tego, co powiedziałem, ale to pewnie dopiero po koncercie. Szanowni Państwo, w takim razie rozpoczynamy. Na sam początek najmłodsi wokaliści. Mieszkańcy regionu chodzieskiego. Pani Krystyna do mnie się uśmiecha, pani Krystyna pewnie większość. Mieszkańcy gminy Pozytywna, znakomite wokalisty. Dziewczęta wygrywały już nie jeden festiwal, ale jeden przegląd piosenki. I to nie tylko piosenki bożonarodzeniowej, czy też noworocznej. Już za moment przed Państwem Kamila Kubna i piosenka zatytułowana Maleńka Miłość. O Kamili usłyszymy Amelię Ślesińską, drodzy Państwo, w utworze zatytułowanym Na tę zieloną choinkę. Potem Nikola Truszkowska, Aniołek Najpiękniejszy, Wiktoria Honka dla nieobecnych i Miłosz Ludwikowski, który zagra na skrzypce. A jak gra Miłosz, mieliśmy okazję przypomnieć się przecież niejednokrotnie. Raz jeszcze gorąco Państwa witam.
Gromkimi brawami powitaj artystę.
serce, mimo młodego wieku, osobę, która osiągnęła i ma na swoim gruncie już wiele sukcesów. To tobie, Miłosz. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Miłosz Ludwikowski. Nad Betlejem w ciemną noc, mizerna cisza, triumfy króla niemieckiego. Przybierzemy do Betlejem. Tam również będziemy mogli podziwiać ten wyjątkowy, muzyczny kunszt Miłosza. Raz jeszcze proszę o wielkie brawa. Thank you.
artyści, drodzy Państwo, zaprezentują nam się następujące utwory. Dzień i jeden rok, ballada świąteczna, wigilia, uciekanie, pastorałka z musicalu Metro, znaki pokoju i Anna Deutsche. Dopiero pewnie ze dwa tygodnie. I drugi raz widzieliśmy się na
jubileusz. Także chciałbym wyrazić serdeczną wdzięczność panu Janowi za to zaufanie. Jak się okazuje, to kultura potrafi łączyć ludzi błyskawicznie. Ona nas ubogaca, uszlachetnia, prawda? Stajemy się bardziej wrażliwi. Przez kulturę człowiek staje się bardziej człowiekiem, jak mówił Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II. Czyli bardziej jesteśmy, bardziej trwamy przez kulturę. A wracając do dzisiejszych śpiewów, chciałbym powiedzieć w ten sposób. Jeden z wielkich poetów niemieckich okresu romantyzmu, Johann Wolfgang von Goethe, powiedział tak. Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam ludzie dobre serca mają. Źli ludzie, uwierz, ci nigdy nie śpiewają. No i cóż, na zakończenie chciałbym tu życzyć jubilatowi ubiegłorocznemu, jak również z okazji nowego roku, wszystkim wykonawcom dzisiejszego koncertu, wszystkim tym, którzy przyczynili się, że ten koncert w ogóle się odbył, jak również słuchaczom Państwu, wszystkim Panom, no i również sobie, aby w tej działalności codziennej byśmy byli wierni tym trzem najwyższym zawartościom, jakimi są dobro, prawda i piękno, bon, verum i pulchrum. Dziękuję bardzo. Relacją z koncertu noworocznego kończymy dzisiejsze wydanie Panoramy Chodzieckiej. Ja gorąco dziękuję Państwu za uwagę i już dzisiaj zapraszam na kolejny nasz program, który już za tydzień, a tam m.in. rozmowa ze starostą chodzieckim Julianem Hermaszczukiem i zaproszenie do wzięcia udziału w pierwszym w historii balu charytatywnym pod patronatem starosty chodzieckiego, który już 3 lutego w Budzeniu. O szczegółach już za tydzień gorąco Państwa zapraszam.